tam. No, to nie jest żaden horror movie, tylko ja z maseczką taką naturalną, nie ze sklepu. Zapraszamy na ostatni odcinek z Albanii. Dzisiaj miejsce, którego zupełnie nie mieliśmy w planie i po raz kolejny jedziemy, bo ktoś nam polecił. Wody termalne w Benies. Zwróćcie uwagę, jak będziecie nastawiać nawigację, żeby po prostu nie wpisać samej miejscowości Benies. My tak zrobiliśmy i poprowadziło nas górską drogą między wioskami dosłownie donikąd. Musieliśmy zawracać w połowie drogi i no faktycznie no, to była przygoda. Lepiej jest nastawić sobie bezpośrednio na Lihat e Benies, a jeszcze lepiej na Kadiut Bridge. Jest to dokładnie ten most taki z kamienia, który poprowadzi Was dokładnie właśnie w to miejsce. A miejsce jest fantastyczne i godne odwiedzenia. Zapraszamy. To tak ku przestrodze, jak dobrze nastawicie nawigację, nie będziecie mieli problemów z dojazdem, żadnym pojazdem, każdy pojazd bez problemu tutaj dojedzie. W zależności od tego, w jakiej porze roku i na jaką pogodę traficie, to miejsce może Was zachwycić albo na początku trochę rozczarować, więc proszę bądźcie gotowi i nie miejcie zbyt wysokich oczekiwań. To są naturalne źródła termalne, więc nie jest tutaj pięknie jak w luksusowym spa, ale całe to miejsce jest bezpłatne, razem z parkingiem, nocowaniem, ze wszystkim. Tak więc myślę, że jak na te warunki, które tutaj są, to jest fantastyczne miejsce. Zresztą powiem szczerze, że ja osobiście po odwiedzeniu paru już takich miejsc nie mam ochoty wcale na te sztuczne, luksusowe spa i tam inne atrakcje, które są po prostu artificial, są sztuczne, nieprawdziwe. Wolę takie, może trochę niezbyt sympatyczne czasem dla oka, ale jak najbardziej naturalne. No co, Moli, idziemy się kąpać? Śmierdzi, nie? Jajkami śmierdzi. Thank you.
ze mną zrobili. Fajnie wyglądam, nie? No, tak więc od początku. Miłe panie mnie wysmarowały, bo tutaj są źródła lecznicze. I weszłam do wody i jest bardzo wcześnie rano, więc na początku nikogo nie było, potem dwie osoby i pani taka wysmarowana. No i tak, skąd ona się tak wysmarowała? Pięknie maskę ma na twarzy, jak widać. I ja też chcę mieć taką maskę. I potem przyszli inni Albańczycy, takie starsze małżeństwo, cztery w sumie kobiety i pan. Pokazuje, że to jest jego żona, jedna z tych pani. Mówią, czy ja chcę tą maskę. No oczywiście, że chcemy tą maskę, ale skąd to wziąć? I ten miły pan, słuchajcie, poszedł, wygrzebał tam spod skały w jednym miejscu, bo oczywiście lokale wiedzą gdzie, i wyciągnął troszeczkę na ręce tej takiej glinki. Więc pani mi tu pięknie mnie wysmarowała i byli bardzo szczęśliwi, że będę taka piękna teraz. I potem panie oczywiście siebie też wysmarowały. Ale zaskoczyło mnie, że wiecie, nie ukrywają tego jakoś, nie trzymają tylko dla siebie, tylko właśnie chcą się podzielić tym wszystkim. Mimo że czegoś jest tak mało i że coś takie cenne i wyjątkowe, to oni zawsze chcą, żeby ktoś, ten gość, prawda, tego gościa zawsze uczci, tego gościa najpierw, a potem dopiero jak starczy, to dla siebie. Tak więc nawet dla jednej pani, nie wiem, czy nie starczyło, czy nie chciała, bo tylko dwie z tych pań się wysmarowały, a jedna pani nie była wysmarowana, więc fajnie, naprawdę. Temperatura wody, słuchajcie, 29 stopni, temperatura powietrza w tej chwili 21. Tyle na temat.